Tak. Opowiem ci historię o Krystynie Kracherskiej, która pisała pieśni dla Pułku Baszta. Krystyna Kracherska, pielęgniarka, harcerka, żołnierz Armii Krajowej oraz uczestniczka Powstania Warszawskiego. To jej twarz posłużyła Ludwice Nicchowej do stworzenia pomnika warszawskiej syrenki. Była autorką najsłynniejszej pieśni powstańczej Hej chłopcy, bagnet na broń. Krystyna Kracherska została trzykrotnie postrzelona podczas walk powstańczych w klatkę piersiową. W wyniku zadanych ran zmarła 2 sierpnia 1944 roku.